Łączy to ten. Dołączy się, tak. A jak coś, to mi powiecie, co mogę robić jako detektyw. Jasne, jasne. Elo, elo! Dzisiaj gramy sobie w TTT i jest z nami dzisiaj taka skromna ekipka. Jest z nami Rocky Doki, Admiro, Skynex, Levi i Baxter się dołącza. Yo, siemaszko. Ej, witajcie. Hejka. No, ogólnie rzecz biorąc, Levi jest... No, już nie jestem. Co ej, się no, stało? Co to za szybkie akcje? To pozwoli was no, szybko załatwiać sytuację. No, traktor się popsuł. Umiera od mojego łomu. Nie no, zrobiłem restart. Taki mały restart rundki, wiecie. Dobra, taki mały... Kurde. No dobra, w każdym razie, Levi, jak jesteś detektywem, to po prostu to masz karma takie super 1002. Zdolności. Jeszcze raz. Jak to karma 1002? No, że po prostu na razie jeszcze nie popadłeś. Maksymalne jest 1000. Ale no tysiąc, nie, zmieniliśmy na 1002 maksymalną. Mhm. Azu zmienił. To dużo było śmiesznie. No, dokładnie. Super zdolności. Detektywem, bitch. Jestem niewinny. Stój, Levi. O, jesteś zielona. What the fuck? Czemu jesteś zielona? Bo jestem, nie wiem, kosmitą. Ej, o, o nie, Levi, jesteś kosmitką? Kosmitą, ale radar nie tajtorem. Stójcie! Admiros! Jesteś bardzo podejrzany! Ej, ale najbardziej to bym podejrzewał ja... i do kiego, nie uważacie? Tak. A brat, co ty tam robisz? Czemu tak się chowasz tam na górze? Nie chowam się, po prostu jestem na punkcie obserwacyjnym, obserwuję was z góry i teraz wiem. Jeśli ktoś, no, ktoś musi podpadnie, być tutaj traderem. Pewnie ze snajperku nas obserwuje. Jeśli ktoś tutaj podpadnie Bladeuszowi, to Bladeusz go zauważy w pierwszej kolejności, więc nie podpadajcie Bladeuszowi. Ja nie chcę. Nie, no nie będziemy podpadać, no spokojnie. Mi się wydaje, że trzeba to sprawdzić. Admiros, grałeś na tej mapie, czy ty nie grałeś na tej mapie? Nie pamiętam, wydaje mi się, że graliśmy w coś na tej mapie, ale no, chyba nie było TTT. No, chyba graliśmy, nie? Nie, Utochit Last na pewno nie. Chodź Admiros coś... na sam dół, chodź Admiros na sam dół. Dobra. Ej, poczekaj, co to jest? Ja w ogóle a to pewnie jakiś wejść na ten fajny dach. To wtedy na Utochit Last wchodziliśmy. No to dawaj, przecież biłem, traitor, tam 3 minuty ja niecałe. Ja to nie grałem na pewno na Utochit Last. Ej, chodź, Admiros, pokażę ci tajne przejście. To jakoś tak mało broni strasznie. Znaczy, nie że mało, tylko takie same ciągle. Pompy i... No to wiesz, to jest chcesz, gra... To co jest gra? 4? Bo to nie jest łatwa gra, co nie? No. Gdzie to się schodzi, Rocky? Bo to musisz po drabinie zejść. O, Levi bardzo podejrzanie się zachowuje i się w ogóle nie odzywa. To wskazuje wszyscy na trejdera. Nie. A, dobra, no, ja tutaj. Ja śledzę Rocky'ego podejrzanie. Levi, chodź tutaj natychmiast. Wejdź tutaj zaraz do tego... Strzało, ja mam złą broń. Tam wejdę i mnie zastrzelisz. Nie zastrzelę cię. Ja mam snajperkę, no to nie mogę o, tak proszę, na dół proszę tutaj wejść, proszę tutaj wejść. Jak coś, to jest z Bladim, jak Bladim mnie zabije, no to... No dobra, no i już Levi zabezpieczona, więc... Nie, ej! Mamy problem. Cześć, ja się nie spodziewałam takiego czegoś. No, zamknąłem kolejnego traitora po prostu. No teraz przynajmniej nie zagrażasz już niebezpieczeństwu. Ale ja nie jestem traitorem, ja... No, tłumacz, tak mów tak sobie. Ja ci obiecuję. Traitor, jakieś cały słyszę. O, to może mnie wypuść. Umarłem, nie wiem kto mnie zabił. Levi, spokojnie, nie panikuj. Nikomu się nie spieszy. No ja traitor. Zdrajca! Dziękuję, Vladi. No ale mówiłem, nie dobra, uwolnij mówiłem, się. Mówiłem, Skynex zamuszedł na tą rundę w ogóle. No ta mapa jest taka powalona trochę, no to. Nie, sam jesteś powalony, fajna jest. Ja się jest powalona, mapa jest bardzo fajna, mi się to jest mapa cliff, bo nie wiem czy wiesz, to jest tak naprawdę wielka tama, jeśli przebijesz tą tamę, to woda zaczyna cieknąć, no. Tak? Ja więc... za tobą czemu ja się zabiłem już? What the fuck, ja mogę się odrodzić, czy nie? Nie możesz, nie pozwalam. Odrodzę się? Tak. Uff, dobra, odrodziłem się. Widocznie jesteś za głupi, robię tą grę. O, jestem detektywem! Czas na małe badania. Dobra, tak. Myślałem, że M4. Okej, co my tu mamy? Lornetka, teleport. Nie. Zestaw Sapera. O, zestaw Sapera, to jest fajne. Co my tu mamy jeszcze? To nie. Ej, no proszę mnie nie bić! No nie wierzę! No ej, Rocky Doki jest chyba. Co to było? Nie. O kurde, ej. Rocky Doki jest, Rocky Doki jest. Co to macie? Chyba coś was powaliło. Ej, tu jest fotel dentystyczny, wiedzieliście? Kurde, to są drobiny, goddammit. Blady, jesteś dentystą, może? No ale nie, no bo zabił Rocky Doki, mnie zabił, no. Co to dużo mówić? Zabił się... Ja cię nie zabiłem! No, niczego zabiłeś Bladiego. Umarłem, nie. Ta, on zawsze gada, że ja. No nie, no widziałem, że mnie zabiłeś. Też się żyje. Ta, widział. Na pewno ja. No, Rocky, patrz jak się skrywa, co nie? Gdzieś się skrywa. Nie chodź za mną, bo ja... Ale ja gdzie jest Rocky? Rocky, nie, czemu się skrywasz przede mną?
Jakie przed tobą? Gdzie może się będzie... przed wami schować? A! Nie wiem, tu jestem. O. Gdzie jest Roki? No, tutaj na górze jestem, nad wami, od Elevia. Admiros, teraz! Tutaj, o, No nie strzelaj we mnie, kurna! Widzicie, zabiję mnie. No, zabił mnie. On no za to, że do mnie strzelasz, no. Bo jesteś traidorem. Gdzie jest twoje? Vlad wiedział, bo zginął z twoich rąk. No teraz Admiro zginął też z rąk Rokiego. Roki Doki zabija. Bez żadnego poszanowania. Możemy to sprawić. Dobra, to ja, ale kurna Bladi, no nie ma takiego gadania, no. Po śmierci nie gadasz. Baxtera teraz rozwalił. No nie, ludzie umierają. Nie, ja wyskoczyłem źle. Bladi, nie ma gadania po śmierci, że to ja, no kurde. Nie żyjesz, to się nie odzywasz. To jest niesprawiedliwe. No ale Roki, bo zrobiłeś to bardzo niehonorowo. Nie robi się wtedy, kiedy detektyw akurat testuje, sprawdza co ma. Ej, byłem traitorem, widziałem kogoś, to chciałem zabić, no to jest mój cel. No, to było bardzo niehonorowe zabójstwo. No to trudno, się nie gada, ja też będę gadał. No, widzisz, że stoję, nic nie robię i nie chodzę, a ty zrobiłeś. No właśnie, dlatego trudno, no musiałem powiedzieć, że to ty, no. Ja cię chętkę, Boże. Bo każdy wie, że honorowo się niehonorowo się nie zabija. No jak traitor ma jakieś zasady. Skynex, koniec skakowania. Zajmij się ofiarą tutaj. No ja będę go snajpił. No, poczekaj, no zobaczmy, co tym razem robi. Ja sobie poobserwuję Rokiego. Co tym razem Levi? Levi robi, no... Zajmijcie się Rokim Dokim, bo nudno strasznie, no, wiecie? No ja właśnie nie wiem, gdzie on jest. No jak to? Ja... No nie wie, że stoi przed tobą, a ty Skynex go zamiast zabić, to ten... Nie widzisz go. Dobra, Levi, idź, no idź, dobrze, idź tu i na lewo tutaj będzie. Tylko na dół poszedł. Kurczę, uważaj, jest na dole, uważaj, jest on na dole. On cały czas schodzi w dół. On się was boi. No boi się. Roki, czemu takie dziwne jakąś taktykę masz? Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ale co to ma być za pytanie? No nie żyjecie, to kurna nie gada. Ja czekam tutaj. Psujecie? Ja pierdolę, my wszystko zepsuli. Ja też będę, teraz też będę gadał z Bladi. Nie no, ale dlatego, że niehonorowo to zadźwięź, to co to dużo mówić. Sam jesteś niehonorowy. Roki, przegrałeś, no musisz przyjąć to na klatę. No właśnie, faktycznie trzeba to grać. W taki sposób. No. Ja byłem duchem, ja mogę podpowiadać. Niektórzy ludzie potrafią słyszeć duchy. No na właśnie, Levi. Bo Levi ma specjalne zdolności. No to ja też właśnie. No. To ja też mam magiczne zdolności gadania, kiedy nie żyję, o. No Rok, nie, bardzo nie powinieneś podpowiadać ludziom. Kurczę, znowu detektyw. No. Pomocce masz różne te. To tu jest Admiro. Pod C. O, słyszałem strzały. Nie, ja to sobie wentyle rozbiłem. Tak, pod C ma specjalne zdolności. To ja. Co Baxter? Nie wiem. Baxter, no właśnie, podpadłeś, to coś? Na mnie. Ja bym tego granata w ręce i patrzę na Admiro. A ja, no to zabijcie mnie, proszę bardzo. Nie zabijajcie Rokiego, bo on teraz ten właśnie grozi tak. No i się wydaje, że to Admiro. No proszę bardzo. Ej, halo, co to za strzelanie do mnie? Nie do ciebie, koło ciebie. O, Baxter wydaje się bardzo podejrzany, Baxter. Tak? Jesteś... O! Co to za podejrzanie strzelanie? No właśnie ciągle ktoś strzela tym. Kto do ciebie... O! Kto tam zabił? Ktoś zabił kogoś? A to Bladi. No, zabili mnie. Gdzie jest ciało? Chyba Bladi strzelił, także tak wybuchło też mi się tam. Wydaje. Nieprawda. Krew jest. Bo mi się wydaje, że Jezu! To zbadać Boga, detektyw. Granat! Mi się wydaje, że to Bladi. Mi się wydaje, że powinien to zbadać detektyw, bo... Coś tu ewidentnie jest nie tak. Ale ja widziałam Bladi. No ja co widziałam? Ale ja widziałam. O, Bladi tu jest na górze. Trzeba tutaj były wybuchnięte beczki. Trzeba tam zbadać były na dachu właśnie jak zginął Baxter. Tylko detektyw może zbadać jak zginął Baxter. Patrzcie, tu jest ten fotel dentystyczny. Ja miałem wizytę ostatnio. Wybuchu, czyli zabił go. O, Skynex nie widać jego Lewy, ciała, czyli morderca musiał się ciała pozbyć. No, sprawdź. Ty, to Bladi morderca był. Tam była beczka, tam na dachu stał Baxter. No, i on Bladi go szukamy. No proszę cię, ja to zrobiłem. No nie jest Bladi! Boże, jak zwykle. What? To jest zwykle zabijanie innego. To nie? No to. A nie, czemu w ogóle nic. No ja! Tylko czemu wy w ogóle nic. Obrażeń nie dostaliście? Mówiłem, ale to jest to zrobione. Ale to jest kuto zrobione. Ale to. No. To kto to strzelił w beczkę w tej jak gry? Zwykle, no ja nie strzeliłem, Admiros musiał strzelić. No właśnie, ale tu jest napisane, że Blady miał poślizg palca. Więc to jednak. No właśnie, ja poślizg palca miałem. Tak. No, bo Baxter przesunął się i... Właściwie to nie strzeliłem Baxtera, tylko strzeliłem wybuchające beczki, które były obok niego. No i wystarczyło. No i to wystarczyło. No, to skąd mogłem wiedzieć, że to zabije? Kto tam strzela od góry? Baxter. Ja strzelam w beczki, bo mi się podobają wybuchy. Ty sobie nie pozwalaj. Coś tu śmierci. Baxter, chodź natychmiast na dół. Jesteś podejrzany o zabójstwo. O, Skynex też jest podejrzany. Jestem podejrzany? Ej, chodźcie wszyscy na dół, muszę pobrać komuś Dena.
Bo Skynex na mnie patrzy i chce mnie zabić! No nie, Skynex nie ma... Postrzelać, no. Skynex, wyrzuć broń, na tej klasie, jestem detektywem, mam wyrzucić broń! Wyrzuć broń powiedziałem, bo strzelać zacznę! Dobra. Jejeje! Proszę wyrzucić broń, natychmiast. Spokojnie. Jak agresywnie. Wyrzucić broń jeszcze raz. Admiros, elo, elo. No, dobra, dobra, mówię wyrzucić broń. Elo. Nie wyrzucasz. O! No, ile razy mogę powtarzać? Co to było? Boxer? Nie, nie. What? Nie, no Skynex był. Nie przestrzegał. Skynex był? Nie wierzę. No ile razy mogę do niego mówić, proszę nie wyrzucać, no proszę wyrzucić broń. Bo jak ktoś jest traitorem, to nikt broni nie wyrzuci. No ale powinien. O, nowa mapka, super. Znowu Azus coś zjebał, no nie wierzę. Serwer. No to elo elo, żegnajcie, to był Shorty. Elo elo? Teraz będzie działało, że po tych chyba 70 rundach. O. Już to nie, to możesz ty. A i tak miała być nowa runda. Dobrze. Znowu coś nie działa, no znowu muszę z nim pogadać. No dobra, nie szkodzi. No w sumie jest to sama mapa, więc... O. No te same bronie. Dolejemkę. Się nie zmieniło. W każdym razie, co no musisz Skynex się do poleceń dostosować, bo widzisz, no byłeś zbyt podejrzany. No jak broni nie mogłeś wyrzucić, co nie? To było zbyt podejrzane. No, ale pytałem się, jak się wyrzuca, bo ja nie pamiętam. Aha. Ale to jak coś. To żadne wytłumaczenie. Dobra. No dobra, rozgrzewka. Ej, nie chcę powtórka rozgrzewki jest. No dobra, to poczekaj. Dobra, to się rozgrzewa. O Boże, co się stało? Czemu to jakieś ciało poleciało? Granat dymny. Ej, chyba ja. nie mogę rzucić granata na przykład, nie wiem czemu. Ja też nie. To chyba dlatego, że jest rozgrzewka. Aha, okazał, że się okazał, ale z broni można strzelać, z granatów nie można, a z broni można? Roki, co ty tam? Nie wiem. Co ty tam trzymasz? A nie, to Lewi! Ale to jest Lewi! Lewi trzyma trupa Rokiego! Ja tak granatami chyba nie można przedłużyć. No, Admiros. Admiros jest detektywem, Admiros, nie strzelaj, jest detektywem! Boże, to już jest następna runda! Ja myślę, że to jest rozgrzewka. Głupcu! Jaki ty jesteś głupcu? Ej, cześć, jestem głupcu! Proszę, wszystkim na dół! Admiros, chodź, musimy tu wszystkim zagrupować! Admiros, ale ty jesteś głupcu! No już mówiłem, cześć, jestem głupcu! Ustawić się proszę tutaj! Admiro. O, Lewi, proszę ostrożnie. No przepuść mnie, Baxter. Ej, chodź, Admiro, się pobierzesz się wszystkim DNA, bo to zbyt niebezpiecznie, żebyś tak się samemu ten panoszył. Ja muszę coś, czekaj. Co to robi? To jest lornetka. O. Zestaw sapera. Kto do mnie strzelił? O, ktoś strzelił. Ktoś chyba z pompy. Kogo teraz nie ma? Nie ma Rokiego? O, czyli Roki musi być morderca. Ja nie mam pompy. Ja mam snajperkę. Strzelisz do kogoś ze snajperki, patrzcie. Zmienił dopiero. Zmienił. Patrz, przeskanuj wszystkich. No dobra. No skanuj mnie, o. Proszę, o! Gdzieś patrzcie, co się wydarzyło. Coś tu było, nie tak? O, ej, broń sobie wezmę. Roki, jesteś zbyt podejrzany, proszę wejść do celi, natychmiast. Do celi. Bardzo dobrze. A granaty działają normalnie jednak chyba. Dobra, jeden problem, tak, jednego mordercy mamy z głowy. A! Coś nie tak jest! Trup jest na pewno o nie! Ktoś to nie. I to ja akurat skanowałem, no świetnie, dzięki. Skynex musi być mordercą! Nie, szybko ukrywać się! Nie mam innego wyjścia. Ale ukrywajcie się! Skynex jest mordercą! Szybko do środka, przecież on was zdejmie! Z jakiej broni zginął? No ze Baxter, chodź do środka! No to Roki! Ale Roki jest zamknięty w celi! Udało się! Wydało się! Ani jednego strzału nie oddałem. Skynex, no wiesz co? Skynex, jak? No jak fakt, co się dzieje? No ej, zaraz, jestem w celi, a to lustro odbija ten. O, nie, no Lewi, co ty robisz? Ej, co, może nie ale ej, chodźcie tutaj. Sami się na to prosiliście. Ej, chodźcie tu, widzisz Lewi, pa. No lustro. Baxter, sytuacja jest bardzo niedobra. A stan tutaj, gdzie ja? To się buguje. Weź ich, nie wypuszczaj ich, są zbyt niebezpieczni. Okej. A idę zaraz do tego. Ja wam mówię, to jest Bloody, gdzie jest? Bo zaraz tu granat wezmę. Ale to nie był Bloody. To jest Skynex, który ma snajperka, nie wychodź, Baxter, bo to zbyt niebezpieczne. Ej, ja mam dla was propozycję, w ogóle nie wychodźcie. Ale ja nawet strzału nie oddałem, ja bym cię mógł teraz Proszę, oddał 10 strzałów chyba. Nieprawda. To zbyt niebezpieczne, nie możemy stąd wydostać się, nigdy. Mamy najgorszą sytuację ever, Baxter, bo ponieważ jesteśmy otoczeni. Ze wszystkich stron. Zostaw go. Dokładnie. Otoczeni jesteśmy, żadnych szans nie mamy. To nie jestem ja. To nie? O nie! Pójdź tutaj. O Jezu, boję się. Co tam? Okazało się, że to chyba Baxter, faktycznie. Chyba faktycznie, coś mi się wydaje, to jest że. Baxter, bo słyszałem nie krowę. Nie jest. Przygotujmy się, Roki. Zabijemy go. Mm. Jak to wejdzie. Ojej! O, smoke! O, ho, ho! Baxter jest taktykiem, jak się okazuje.
Bardzo niestety dobry, te nie lustro może was zmylić. Baxter was widzi. Baxter wie, gdzie jesteście. I o Baxter nie. strzela. O nie! Rocky nie ma żadnych szans. Nie ma żadnych szans, zabił go. Więc to jednak był Baxter. A wy wszystko na mnie. A Baxter się długo zbliżał. No kurde, bardzo podejrzany. Jezu. Ja musiałem. Ty się zabił. To było takie taktyczne. No, ale zobaczcie, kto ma Baxter? Najgorszą reputację, kto ma? Oczywiście Rocky. Typowe. Czemu? Bo ja Boxtera raz trafiłem z pompy. No. A ja byłem cały czas niewinny. To nie, ale to byłeś za to najbardziej podejrzany ze wszystkich. Z detektywem, to chyba ja. O, czyli my coś zawsze tu... zawsze podejrzewacie. Tylko pamiętajcie, że detektyw może zawsze współpracować z Traitorem, więc musimy być bardzo ostrożni. Dobra, to z kim Rocky będziesz współpracował? Z samym sobą. Ktoś do mnie strzela ze snajperki za tym mordem. To nie ja. No, zabijcie. To ten, Baxter strzeli. Baxter strzela. Nie wierzę. Czemu zawsze ja muszę pierwszy ginąć? No, o nie, znowu zginął. Czyli Bloody. Admiro zginął. Ktoś się wyżywa na mnie i mnie morduje w każdym razie. Czyli Levi. Nie, jak to ja? Levi albo ja Skynex. Może być nie wierzę, ja już nikomu nie ufam. Levi, Skynex, proszę się zgłosić do siedziby głównej na samym dole, natychmiast. Wszyscy doszli na dole. A która to jest siedziba główna, bo jestem w tej takiej Ten plac przed budynkiem więziennym. To się źle skończy, ja tam pewnie umrę, prawda? No, proszę się zgłosić, jesteście jedynymi podejrzanymi. No, musicie się zgłosić do momentu rozwiązania tej sprawy. Natychmiast. Dla mnie też, ale do którego? Stój! No stój! Powiedziałem! Czemu ta agresja? No jak? Dlaczego nigdy nie słucha? Co nie? Dobrze! Dobrze! Kto mnie zabił? No, Rocky! Boże. Następnym razem zbliżamy się bez broni! Ej, co było po rundzie? Już mogę was zabijać. Nieprawda, ja się... Nie możesz, bo karma cię pada. Co to było? Co, zdechłeś? No, zespawniłem się tak koło barierki i spadłem. Ale się zrespisz spokojnie. Prawidłowo. W teksturze może się zrespiłeś. Tylko bez broni niestety. O, czas na detektywa Bladeusza. O nie, weźcie go ode mnie. Detektyw Bladeusz. O, wykrywam coś. Rocky zabił! Widziałem Rockiego, który zabił. Rocky jest mordercą. O nie! Zabijcie go. Albo Admiros. Rocky. Admiros uciekł do Admiros. Dobrze, ja uciekam. Ej, Admiros ucieka. Admiros, no uciekam od ciebie, uciekam! Rocky, bo cię zaraz ubiję. Rocky, no jesteś mordercą, to przestań udawać, Rocky, że nie. Rocky, nie zabijaj mnie. Bladi, uważaj za tobą. Ja? Co? Jesteś za tobą. Nie. Za tobą teraz. Gdzie? No przestań. Skynex. Ej, tutaj ten. Rocky jest w siedzibie w tej, w podwodnym królestwie, co nie? No dobra, ogólnie ogarniamy, co nie? Wiemy, że to jest mordercą, Rocky jak zwykle zrobił to nieumiejętnie, że od razu ten sprytny detektyw Bladeusz go wykrył. Typowy dla Rockiego. Albo Admiros. Nie, dlaczego ja? Na pewno nie, bo widziałem, że Rocky zabił tego. Master. Ja byłem na dole i widziałem, jak ktoś na górze kogoś zabijał. Tak ja byłem... A może to jestem ja tym razem? Nie no, Skynex, proszę uspokój się. Wiemy już, kto to zrobił, a ty teraz wiesz. Tylko czemu Rocky zamiast przyjść i się poddać, to po prostu jeszcze ja się już kampi? Ja już nic nie mogę mówić. Kłamie. Ja nie żyję, nie mogę nic już mówić. Dobra, to ja skaczę tam na dół. Ty zaginiony w akcji. Admirosie? Baxter, ty widzisz to? Admiros tutaj idzie, uważaj Bladeusz. To Admiros. No ale o co wam chodzi? No przecież ja nie jestem traktorem, no co wy? Baxter, cicho! Admiros, proszę wyrzucić natychmiast wszystkie broni, jakie posiadasz. O Boże, masz, wyrzucam. MK. Admirosie, idziesz na dół, natychmiast. Nie podnoś żadnych broni, idziesz na dół. A to dobrze. Bo Jezu, sama mi się podniosła. Dobrze, wyrzuć to. Wyrzuć to. Ej, Rocky, moi, jak idę. Ale jakbyście zobaczyli Rockiego, to oczywiście... Gdzie mam iść? Ale ja gdzie mam iść? Przed chwilą. Ale nie Bladi, na kucaka, ja nie żyję, szybko. Rozumiesz? Dobra, tłumacz tak się. No przecież masz potwierdzony zgon pod tabem. Nie, wyrzuć to. No, czemu mnie zabiliście? Boże, wy się nie umiecie w ogóle bawić. Nielegalnie broń, a mówiłem, nie podnosi. No ona mi spadała ze schodów sama. Powiedzieć wam coś? To mój super master plan. Ja strzeliłem w beczki zabijając przypadkiem Baxtera i zacząłem uciekać, a wy myśleliście, że to Admiros, a Admiros okazał się zdrajcą. No, tak super było. Master plan.
Jak? Ale przecież ty zabiłeś Baxtera. Strzeliłem no Rocky zabił Baxtera, a wy myśleliście, że to Admiros. Jak bo byliśmy obok ja tego. Ja widziałem, no byli... że ty zabiłeś, bo... więc myślałem, że to ty. Ale byliśmy no? razem, no mówiłeś też, o, że Admiros. Nie wierzę. No najpierw ty, a później, że Admiros. No. No. A czemu zabiłeś Baxtera? Właśnie, no, czemu tak, mnie zabiesz? Tak beczki leżały obok niego i tak mnie skusiło. No, no, Rocky, jesteś bardzo niedobry. Nie chodźcie obok beczek. Dzionie, zaraz bajkę. No, dostanę. Wiadomo, wiadomo. O Jezu, jak ktoś ze... O, ze snajperki strzela. Kto strzela znowu ze snajperki nielegalnie? Ale no, nie, Skynex, ale... tym razem nie, zachowuje się o, bardzo dobrze. Podejrzanie. Szukam pompy, widział ktoś pompę? Skynex, o, tu są, na górze. Tak na tu na górze są. O. Na górze? Co jest to pompą chodzić tak ciągle lewi? No bo ja nie umiem z czego innego strzelać. Jo, jo, tu jestem. Kainex, tak, proszę nie celować we mnie znowu. Proszę teraz wyrzucić broń w końcu. Ktoś... No wyrzuć tą broń. Co tam się dzieje? No nareszcie teraz to nie coś ja. Zrobił no normalnego. No i znowu podniosłeś! No ty... No. Tak się nie robi! Natychmiast ją wyrzuć! Granata! Gdzie jest... O nie, no. To jest chyba Skynex, bo o. Coś no się podejrzanie zachowuje. I rzucił wow. Zasłonę dymną, to musi być Skynex. Jak nic, to znowu jestem podstępny Skynex, no. Bo znowu... Znowu agresywnie się zachowuje i bez powodu rzuca na granat dymny i nie chce, i podnosi broń, którą kazałem mu wyrzucić. To musi być Skynex. No to nie jestem. O nie. Ja mam granata! 4 HP. No Skynex się czai, co nie? Chyba, że ktoś jeszcze zginął. 34 HP to jest całkiem dużo. Ktoś umarł. Mam granata, nie zawaham się go użyć. No, kurde. Ja mam pompę. No, ja też się ale to na 2 strzały. Na 2 strzały. Na jeden. Nie, na 2. Pokazać ci, a na 2. Kto pierwszy? Nie, 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 nie. Skynex, poddaj się prawu, idziesz do więzienia. Jesteś aresztowany. Nie, nie. Jesteś aresztowany, Skynex. No, aresztowany nie jesteś, powiedziałem. Kurde. Powiedziałem coś, bloody, ale dobra. Boże, a ja mówię, że jesteś aresztowany, to nie. Co nie? Ale nie mówię, że to nie Skynex. Boże, ale to było jest. Głosne. A kto to był? Lepiej pewnie. Nie, no, nie był to Skynex, zauważyłem, ale Skynex zachowywał się bardzo podejrzanie. Żartowałeś tylko, no nie? Ja tylko no, nie chciałeś oddać się uprawu, a prawo nakazywało cię wsadzić do więzienia. No. Prawo. O nie, 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 ja znam te beczki. O, Rocky Doki jest, jeszcze nie został wybrany, a już widać, że jest. No. Nie, bo już zabija ludzi. I ucieka już nawet, to musi być Rocky. Ja. O, teraz to nie ja. Kto te beczki trafi? Teraz to nie ja, jestem w środku Rocky pomieszczenia. Rocky, jesteś aresztowany. Ja jestem w środku pomieszczenia, to nie ja. Nie, nie. O, to nie co to było? To nie ja się bawiłem w te beczki, to nie ja byłem. To ja byłem to Skynex? Czemu Skynex rzucił mi granat pod nogi? Podejrzane. Mi się wydaje, że to Rocky, bo nie chce się poddać więzieniu. A jeśli ktoś nie chce się poddać więzieniu. No właśnie, Bloody zawsze tutaj zwala winę na nie. Nie, Bloody za dużo mówi. Nie, Admiros. A nie, Admiros jest no, ja właśnie, za dużo mówi. Co to za potwór? Co to ty? Ale mnie przestraszył. Jak krzyk, Boże. Czemu Bloody? Ej, Bloody strzela. Ależ mnie przestraszył. Okazało się, że w kanale wentylacyjnym jest potwór. O Boże. Lubi. Wielki? Dobra. Mogę da się wejść? O kurde, zminimalizowałem. Nie da się. Sobie. Ale to jest poza mapą. Chyba, że trzeba coś... A, no to nie da się. Coś Baxter kuchnuje. Baxter, natychmiast opuść to nie wszystkie ja. Bronie. Widziałaś, Lewi, to nie ja. To nie ja. Baxter, natychmiast opuść wszystkie bronie. Jesteś podejrzany jak morderstwo. Disco... Diskombulator. Ja sobie pod nogi rzucam, bo ja na tym skaczę. Detektywie, potrzebuję cię. Dobra, już idę. Idę. Ja oddam. Co wy robicie? Gdzie jesteś detektyw? Bloody. Detektyw, ty w ogóle żyjesz jeszcze? No żyję, żyję, tylko... Chodź, żyjmy na dole, bo Baxter... Baxter coś knuje, zobaczcie na niego. Jesteś jest ranny. Baxter? A Baxter, Baxter tam jest ranny. To Skynex coś knuje. Baxter, czemu jesteś ranny? Skynex coś knuje. Ja jestem? Ej, Skynex jest niedaleko mnie, jakbym się przestał odzywać, to wiecie. Wiecie, że zginąłem. Co, zginąłeś? Nie, jeszcze nie. Ale Skynex jest blisko mnie. Chodź do naszego punktu widocznego, widokowego, co nie? Widocznego. Gdzie jest wasz widoczny punkt? A, tam jesteście. Tam jest widoczny punkt. No. Bloody. Czemu rzuciłeś granata? Nie rzuciłem granata. O, Baxter jest! Musi ją być. Nie możesz czemu? Bo jesteś najbardziej podejrzany ze wszystkich. Zaraz zostaniesz. Bo oskarżasz. O Admiro, nie, strzela we mnie! Szybko unik! A, strzelają we mnie! Zrzucam cię Baxtera, on jest zabójcą! To nie był on. Ale Rocky! Rocky! Nie podchodź mi. Weź Health Station pause. Ochrona konieczna. Ja to nie ufam dla Lady'ego. Właśnie, Health Station daj mu. Masz, to jest plan.
Poczekaj, taki coś ma. To musi w takim razie Skylix musi być jedna. Nie, to blady. Może ty, bo ty tak wszystkich ten. No, ale nie, bo ja mam to jest przyznać. No ale to nie, to bym był cichszy trochę, co nie. Ej, położyłem mikrofalówkę nie? leczniczą. Możecie się leczyć. No bez jaj. Musi detektyw to zbadać. Detektyw pobierz DNA i wtedy będziesz mógł namierzyć, kto zabił ale czego? Wszystkich. Nie, nie, to ty zabiłeś. A co jeśli to w końcu jest Bloody? To jest, jest na pewno jest. Coś mi tu śmierci. To niech Admiral zdecyduje. Bo nie pod ścianę i 13 kul w potylica. Albo pomysł, możecie mnie wsadzić do więzienia, ale dowiecie się, że to nie ja. Ja i Levi raczej nie, bo my choć... To w ogóle peczki tam strzelał i dyskumulator. Ale to musiałby mnie poprowadzić ten. Jakiś ten. Admiral, prowadź go do więzienia. No właśnie, dobra, tak miło się, bo ty Bloody do więzienia. Musisz prowadzić mnie do więzienia. Chodź, no, dobra. To jest jedyny sposób. Ale i wyrzuć wszystkie broni. A wiedzcie, że jestem niewinny. Taka prawda. No dobra. Jestem niewinny. I ten Rocky Doki będzie was zabijać tymczasem, kiedy ja będę gnić w więzieniu. Zobaczycie. To nie jest Rocky. Rocky Doki. Jestem z Levi ciągle. Ale czemu nikt ze mną nie idzie? Ej, a jakaś obstawa? Przecież ktoś jest. Nie mogę prowadzić pojedynkę. No tak. Ja się boję, że to jest w sumie też Rocky. Jesteście w więzieniu. Dobra, Bloody jest w więzieniu. Czas się skończył. Gdzie wy jesteście? Jestem ze Skynexem tutaj tylko. Haha, Rocky, popełniłeś błąd, ponieważ zostało ci tak mało czasu, że i tak nikogo nie zabijesz. Uważaj! On tu jest wśród was! To nie uwolnijcie mnie, zanim będzie za późno. Jestem ja. A to ty jesteś! Nie możemy cię uwolnić. No ja jestem właśnie. Ja sobie myślę, że to Bloody, na serio. No, nie, uwolnijcie ten, uwolnijcie ten. Dobra. Nie uwolnijcie. Chyba trzeba go zastrzelić. Bo oni tu wszyscy mierzą do mnie. Nie. No to nie jestem ja. Rocky, bo musicie ten, musicie... Levi jest chyba, bo ona coś kluje. No widzicie, że jestem niewinny. No to nie może być Levi. A ja też nie mogę być. O, widzicie? No i nie wiadomo kto. Kurde! Kto to był? Rocky to był! No kurde no! Widzicie? Słaby się wie, to był Rocky? Się morderca. Rocky, ja ciebie wierzyłam. Mówimy? No nie, no bez jaj, no. Ale ja myślałem, że czas będzie zbugowany, bo on się tak bugował ciągle i tak spieszyłem. Nie, kurde, ale nie miałem okazji. Bo ja patrzę, że Rocky jaki głupi jest, to nie, nie zabija. Ale nie miałem okazji, by was zabić. No. Po prostu jesteś głupi, tak z Rocky i tyle. No, o! Winny. Czyżby Rocky znowu Bloody. Był? Znowu jestem detektywem. O, Admiros, poczekaj, jest bardzo podejrzanie, bo Admiros znowu jest detektywem, czyli Rocky to znowu może być mordercą. To nie ja strzeliłem w beczki. Tak, to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. A się zabiłeś? To, kim jesteś? Rocky, moim zdaniem powinieneś iść do więzienia. Odłóż te palce. Uff, Rocky chciał mi zepchać, prawie spadłem przez niego. Jezu, jesteś uratowany. Skynex? Mogę wziąć moją broń? Skynex na bacznej stoi. Mi się wydaje. O, poczekaj, Admiros. Co tam Admiros knuje? Admiros jest detektywem, Admiros. No jak knuje, Admiros. Ja tutaj śledzę. Ej, jak Skynex jest podejrzany, wsadź go do więzienia, to jest jedyny sposób. Tak? Bloody jeszcze nie był. No, wydaje Skynex, Skynex, jesteś aresztowany w imieniu prawa. Ja jestem aresztowany, wyrzucam bronię. Już do więzienia, natychmiast. No wchodź tam, a nie. Szybko. A może on jest niewinny? Proszę wejść do środka. Bardzo dobrze. Nie wiem, dajaj sobie. Nie rzucaj. Wow, co to? Teleportował się! To on! Skynex się teleportował! Jest na miejscu kamperskim, snajperkowym! No... jak on to zrobił? On ma moc teleportacji! Skynex to przewidział! Czyli jedna. Dobra, nie wiem co ja robię. Czyli jednak. Chcesz, żeby wszyscy ciebie podejrzewali? O, ty Skynex. O nie! No. Skynex jest w pobliżu! Szybko uciekajmy! Musimy się ukryć! Szybko, Admiros, uciekaj! Bo Skynex strzela w snajperki! Musimy się ukryć, to jest będzie ten. Jak Skynex no, nie ma snajperki. Jest strzela we mnie! Och, jestem zagrożony! To Skynex? Skynex, koło mam strzelać? Skynex, uciekajcie! Koło mam strzelać Skynexa? No Skynex, to przecież on teleportował się. Nie, to niech Admiros zdecyduje, bo on jest detektywem. To Bloody. Dobra. Bo zaraz okaże Bloody, bez jaj. Ale no, on się teleportował, no Admiros, widziałeś to przecież. Widziałem na własne oczy. Nie, strzelam. Nie, dobra, nie zabijaj Skynexa, może on jest okej. Okay. No właśnie, no nie wierzę, jak możecie nie ufać, już jestem waszym najbardziej... Bloody ja bym najpierw Bloody'ego zabijał, później Skynexa, o tak. No, właśnie, no jak? To z ciebie zaraz robi. Ale Bloody jest ciężko ranny, on nie może być traitorem. No, a czemu nie może? No Skynex, no to mnie znowu strzela, no! No bo on mnie co rundę mnie oskarża. No ale jak to? Przecież teleportowałeś się nad mirę, przecież widziałeś to na własnych oczach. Ale przecież detektyw też może się teleportować. Wybiegłem stamtąd po prostu. Jak masz, jesteś mordercą, to się teleportujesz za pomocą specjalnego teleportera. I zabił jeszcze detektywa, no to jest na bardzo. Ja umarłem. Jest tam na dole, na pewno i zabijcie nie go szybko, bo strzela we mnie.
Gdzie on jest? No próbuję, zabijcie go szybko. Jest trochę ranny, jest trochę ranny. No bo ja idę do Bladego, jak on zabije się, nie okaże, że to on, to ja od razu Bladego ubijam. Tam jesteś, mam cię może ubić ja na ten, dla urozmaicenia. No mówię, zabij Skynexa ten. No, może ty jesteś Rocky Doki? No ja tu z Levi chodzę ciągle. No. I no mówiliście, że zabiliście detektywa, tak? Że któryś z was zabił detektywa. Jest tam Skynex, o patrz, strzela, widzisz to? No kurczę, jeszcze mnie zabił. Widzisz? Dużo mnie zostało. I co? A jednak, to był Skynex. Jednak? Boże, zamiast... Ty, nikt mi nie ufa w tej grze, naprawdę. Ja to jakoś nie możemy ci zaufać, nie wiem czemu. No, jestem najbardziej uczciwy. Ani razu jeszcze tej strony nie byłem. A wy Baxter, ty nie żyjesz? Tak. Pamiętaj, on ma moc teleportacji, pamiętajcie. On może się teleportować na swój punkt kamperski. No, bo on ma tą umiejętność teleportacji, więc on może być wszędzie. Jest na dole, teraz strzelaj go, Rocky. Zabij go, no. Jezu, no. A nie, dobra, jednak. No, jak Bladeusz coś mówi, to ufajcie mu, a nie. Ale wy głupcy jesteście, po prostu. Przez te zasady mi rozginą.